Dzień dobry. Witamy na antenie Racjonalista TV. Witamy Państwa z Warszawy. Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy Domański, redaktor naczelny Przeglądu, gazety, którą Państwo z pewnością dosyć dobrze znają. No i tutaj chciałbym Pana redaktora zapytać o takie istotne rzeczy dotyczące tej pozycji prasowej. Po pierwsze, co było jakby źródłem powstania Przeglądu? Dlaczego on powstał? Jaka idea tkwiła za tym, że ta gazeta powstała? Przegląd ma dwa etapy. Naszym ojcem był Przegląd Tygodniowy. Przegląd Tygodniowy to jest pismo, które powstało w latach 80. i z zamysłem ówczesnych władz miało być konkurencyjne wobec Polityki. I jakoś nieźle sobie nawet radziło. Przyszedł rok 89 i rynek się załamał. I wtedy Przegląd Tygodniowy zaczął przechodzić różne koleje losu. Prywatyzacja, jeden właściciel, drugi, nieszczęśliwe tutaj ruchy kadrowe. W końcu trafił w ręce Józefa Śniecińskiego, takiego bardzo ciekawego wydawcy, opozycjonisty, no człowieka szalonego, mającego bardzo atrakcyjne pomysły, i Dariusza Przywieczorskiego, ówczesnego właściciela Uniwersalu. No i oni ściągnęli na dyrektora Przeglądu Tygodniowego Mieczysława Franciszka Rakowskiego, no ale nie szło. I ponieważ ja się rozstałem w 95, po 10 latach kierowania sztandarem młodych i z dziennikiem i byłem na rynku, no to Józef Śniedziński zaproponował mi objęcie tego tytułu, zostanie redaktorem naczelnym. Jakoś to nie szło, bo był MFR, czyli dyrektor wydawnictwa, też wieloletni naczelny. Dwóch naczelnych to jest gorzej niż dwa grzyby w barszczu. No i tak żeśmy to jakoś poustawiali, że MFR się zajął czym innym, a ja już samodzielnie i wydawałem, i redagowałem. I tak to się ciągnęło do 99 roku z pewnymi sukcesami, wzrastała sprzedaż i tak dalej. Ale w 99 roku Dariusz Przywieczorski postanowił, że zrobi woltę i inaczej ten tygodnik sprofiluje. No i tu się stała rzecz nietypowa, ponieważ cały zespół redakcyjny ze sprzątaczką i współpracownikami, felietonistami i tak dalej, powiedział: nie, panie Dariuszu, pan sobie możesz robić, ale my nie jesteśmy towarem i nie będziemy tutaj takiej wolty ćwiczyć. Założyliśmy spółkę wydawniczą i w ciągu 2 tygodni, zostawiając wszystko przy Wieczorskiemu, stoły, komputery, nie wiadomo co tam on miał, z bagażem podręcznym, zaczęliśmy wydawać na Starym Mieście w siedzibie Krzysztofa Teodora Teplica, który wydawał wtedy Wiadomości Kulturalne, zaczęliśmy wydawać tygodnik, który miał w nazwie tylko Przegląd. I on był już mniej więcej taki kolorowy. No to trzeba przyznać, że to jest bardzo niezwykła historia. Myślę, że mało która gazeta może się taką historią pochwalić. Czyli w pewnym momencie załoga przejmuje okręt, który ktoś chciał zmienić handlowego na korsarski, albo odwrotnie. I płynie dalej. No i jak widzimy, proszę Państwa, efekty istnieją nadal. W grudniu ubiegłego roku obchodziliśmy 15-lecie. Tygodnik, który od początku był uznawany za efemerydę. Ile to może potrwać? Nasza konkurencja to jest potężna spółdzielnia Polityka. To jest Springer, Axel Springer, czyli Newsweek. To jest grupa kapitałowa, czyli duża grupa kapitałowa, czyli Tygodnik Wprost i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak w realu, taką stricte polską, dziennikarską, trochę spółdzielczą formą, to jest właśnie Przegląd, który na rynku trwa. Dlaczego? Bo to jest pytanie. Nazwiska przede wszystkim autorów.
i przechodziliśmy z przeglądu tygodniowego do przeglądu z jakim kapitałem. Aleksander Małachowski, taki fundamentalny, sztandarowy komentator, Krzysztof Teodor Teplic, profesor Tadeusz Zieliński, kiedyś rzecznik praw obywatelskich, kandydat na prezydenta Unii Pracy, dalej wśród tych, którzy pisali, profesor Franciszek Ryszka, chyba najwybitniejszy w ogóle w Polsce Niemcoznawca i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o takiej grupie ludzi kultury, jak Krystyna Kofta chociażby. I to same wybitne postaci. Ten trend, jak mówili na Śląsku, się utrzymał, bo dzisiaj, jeżeli chodzi o felietonistów, to nieskromnie powiem, że uważam, że my mamy najsilniejszą grupę, bo zaczynając od profesora Bronisława Łagowskiego, który ma najwięcej czytelników, najwięcej wywołuje emocji, ma najwięcej cytowań, no to dalej mamy profesora Jana Widackiego, wybitnego prawnika. Jak mało kto poznał prawne kulisy III Rzeczypospolitej i tej dwuletniej czwartej. Dalej mamy Ludwika Stommę, który u nas pisze o sprawach krajowych, a w polityce o sprawach zagranicznych. Mamy Ludwika Stommę, niezwykle ciekawego historyka, który pisuje z Paryża. Mamy Piotra Żuka, takiego stricte lewicowego felietonistę z Wrocławia. Mamy Agnieszkę Hamkało-Wolny, poetkę też z Wrocławia, młoda fala, nowa fala, 30-latka. Mamy, jeżeli chodzi jeszcze o felietonistów, żebym tu kogoś nie pominął. Felietonistów to chyba jest... Tomek Jastrun. Tomek Jastrun, wywołujący najwięcej emocji. A czemu? Od czasu do czasu skubie PRL, a nasz czytelnik kocha PRL, w związku z czym pisują do mnie ludzie listy, że no panie, ten Jastrun tu nie pasuje. Natomiast Tomek Jastrun jest no, świetnym pisarzem, ma świetne pióro i z pewnością jest to człowiek lewicy. I w tej szerokiej formule około lewicowej na pewno się mieści, na pewno jest to człowiek, na pewno jest to demokrata, na pewno to jest człowiek, który się bardzo twardo opowiada za wolnościami i tak dalej, a ma inny w jakichś sprawach pogląd, to nie zaszkodzi. Od 1 stycznia stale współpracujemy również z Andrzejem Mleczko, który prezentuje swoje rysunki w rubryce Galeria Andrzeja Mleczki. Także no, myślę, że to jest taki garnitur, który każdy naczelny by chciał nosić. No, jest to wspaniałe wręcz, bardzo sławne i ciekawe postaci, ale rozumiem, że przegląd ma charakter, profil taki lewicowy, tak można powiedzieć. I tutaj mam jedno pytanie, bo mamy na naszym rynku gazetę, która kiedyś uchodziła za stosunkowo mocno lewicową, czyli Tygodnik Polityka, który tutaj pan już wymienił jako swego rodzaju no, konkurenta na rynku. I czym te dwie pozycje się na przykład różnią? Jakby pan to określił? Polityka jest tygodnikiem redagowanym bardzo elastycznie. I w zależności od tego, jaka jest koniunktura na rynku, to redakcja jest bliżej centrum z lewej strony albo bliżej centrum z prawej strony. Od czasu rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u Polityka jest pisem bardzo wyraźnie platformerskim, popierającym wszystkie główne projekty polityczne rządu. Te czołówki Tusku musisz, Bronek i tak dalej, to pokazuje jak bardzo to pismo jest w tych klimatach ulokowane. Ja myślę, że Polityka się pożegnała z lewicowością w 1989 roku i dziś można ją określać jako klasyczne pismo centrum, z mackami w każdą stronę, ale również z prawą.
Czyli po części jakby podobny profil polityka ma obecnie jak Newsweek, prawda? Który... Myślę, że podobny profil jak Newsweek, który również jest wyraźnie pro-platformiany. I jeżeli chodzi o Newsweek, to różnica chyba jest w formie, bo polityka moim zdaniem jest najrzetelniej dzisiaj redagowanym tygodnikiem, mającym background, mającym autorów, mającym dopracowane teksty. A Newsweek idzie na formę, czyli lżej, więcej sensacji, więcej obyczajów, no płycej, ale żwawiej, to tak bym określił. No to prawda, ja też taką różnicę postrzegam w tych dwóch tygodnikach. Jak Państwo widzą tą swoją przeglądową lewicowość? Co w niej jest najważniejsze? My nigdy nie chowaliśmy się za parawan pismo obiektywne. W latach 90., 2000, na początku lat 2000 była taka tendencja, że każdy mówił o sobie, my jesteśmy ponadpolityczni, my jesteśmy obiektywni, my jesteśmy niezależni, my jesteśmy to, my tamto. A ja zawsze mówiłem, że my jesteśmy centrolewicowi, lewicowi w większości przypadków. I co się stało na tym rynku? Przez lata okazało się, że dzisiaj już nikt nie ma odwagi pójść i powiedzieć, my jesteśmy ponad, my jesteśmy absolutnie niezależni, my z nikim, my nic. No bo tak żeśmy tutaj przed chwilą oceniali, komu jest bliżej do platformy, no to są pisma niezwykle aktywnie wspierające Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej. Tak. W sumie ja jestem dzisiaj w najwygodniejszej sytuacji, ponieważ my nie mamy związków z SLD od wielu lat, żadnych. Do tego stopnia, że nawet jak zmarł Oleksy, to SLD dało nekrologii w tak bardzo lewicowych pismach jak Super Express czy Fakt Springerowski, a u nas nie, bo nie. Także za nami nie idzie i z nami tu nie maszeruje jakaś partia i w związku z tym my możemy patrzeć na lewicę bez zobowiązań, a jednocześnie patrzeć na lewicę z pewnym sentymentem. I dlatego każdy mądry człowiek lewicowy może liczyć, że go tutaj przygarniemy, że go tutaj pokażemy. Ja powiedziałem o tym, że nie ma tych realnych związków z SLD, ale mogę to od razu powiedzieć, że na przykład w kampanii wyborczej samorządowej my jak nikt w Polsce bardzo twardo, bardzo mocno, obszarowo również wspieraliśmy Sebastiana Wierzbickiego, kandydata SLD na prezydenta Warszawy. Miał jak nikt tutaj, ani Kwaśniewski, ani premierzy nie mieli po dwóch wywiadów w ciągu pół roku. On miał dwa porządne, duże wywiady. Wielokrotnie się wypowiadałem publicznie, że jest to ciekawy, wartościowy działacz, socjolog, 30-parolatek, człowiek, który ma kręgosłup, ma poglądy, ma też odwagę prezentowania tych poglądów i tak dalej. Czyli jeżeli jest gdziekolwiek po lewej stronie ktoś, kto trzyma pion, czyli ma parametry, to jesteśmy do dyspozycji. Na tych łamach są prezentowani ludzie z Unii Pracy, są ludzie, którzy kiedyś byli w jakiejś partii, są ludzie, którzy mieliśmy ostatnio bardzo ciekawą rozmowę z panem Urbańskim, eks-anarchistą i tak dalej. Zieloni, proszę bardzo. Ekologowie, proszę bardzo. A twój ruch były? Który już teraz odchodzi trochę niestety w przeszłość, albo na szczęście, zależy od opinii. Twój ruch był u nas raz obecny na łamach. Pan Palikot był w koszulce pomarańczowej a la Czarzasty i miał taką czapeczkę dorobioną robotniczą i był to tekst na początku jego kariery bardzo krytyczny. My nie daliśmy się nawet przez chwilę
omotać tą ferią pomysłów, poglądów wyrażanych z szybkością gejzera grenlandzkiego. Nie było nikogo i nie planujemy. Ja uważam, że było to przedsięwzięcie niezwykle szkodliwe dla lewicy, kompletnie fałszywe i intencje były brudne i nie mam tutaj za wiele dobrych słów. Łącznie z tym, że prawa ręka Palikota, pan Andrzej Rozenek, startował w tej kampanii prezydenckiej w Warszawie, nie wiedzieć po co, zabrał jakieś procenciki Wierzbickiemu, w sumie nikt nie wszedł. To jest partia dziwna, dziwni ludzie i ich obecność na łamach przeglądu byłaby nieporozumieniem. Właśnie takie rozbicie ludzi lewicy i ludzi uważających się za ludzi lewicy, bo nie wszyscy nimi są, no jest przyczyną ogromnego kryzysu lewicy obecnie. Istnieje obawa, że w przyszłych wyborach parlamentarnych lewica w przyszłym Sejmie, składzie parlamentu, może mieć bardzo minimalny udział, dużo mniejszy niż teraz, który teraz też jest bardzo skromny. I jak Państwo widzą właśnie rolę przeglądu w tym wszystkim, w tym kryzysie? Czy przegląd nie okaże się mniej potrzebny, czy właśnie będzie bardziej jeszcze potrzebny, jeśli rzeczywiście w roku 2016 będziemy mieć parlament złożony głównie z PiS-u, z PO i z PSL-u? No to jest dobre pytanie, ale składa się z wielu pytań. Teraz gdyby spróbować to rozłożyć na czynniki pierwsze. No, naszym adresatem jest przede wszystkim czytelnik bez etykiety, czy partyjny, czy niepartyjny, czy związany i na kogo głosujący. To zostawiamy na boku, bo wartością są ludzie, którzy szukają na rynku czego? W moim przekonaniu przede wszystkim szukają wspólnoty myśli. I ta wspólnota myśli zaczyna się od wspólnoty ocen dotyczących przeszłości, czyli dotyczących PRL-u. My bardzo dużo miejsca poświęcamy historii i również tej najnowszej, ostatniemu 50-leciu. I to nas łączy z czytelnikami. Dlaczego? Dlatego, że my nie dajemy tym ludziom, którzy odbudowywali Warszawę, odbudowywali Polskę, tworzyli przyczółki polskiej władzy na ziemiach zachodnich i północnych, nie dajemy im takiego poczucia życia przegranego, życia w ogóle, które było bezsensowne. Mało tego, przez jaczejkę prawicową uważanego życia, uważanego za przestępcze wręcz. I to jest wspólnota. My piszemy o tym, co w PRL-u było ważne, jak ważni byli ludzie, jak ważne było to, co fizycznie, realnie zrobili. I to jest punkt wyjścia do budowania czegoś, co można by określić wspólnotę poglądów czytelników i redakcji przeglądu. I to jest dla mnie najważniejsze. Myśmy nigdy nie dali tutaj się zepchnąć na takie kunktatorskie pozycje, że udajemy, nie wiadomo co. Tutaj białe było nazywane białym, czerwone, czerwonym. My w czasach najtrudniejszych dla lewicy broniliśmy generała Jaruzelskiego czołówkami, robiliśmy apele, zbieraliśmy podpisy i były tego dziesiątki tysięcy. Ja mam poczucie tego, że część Polaków, z pewnością więcej niż jedna trzecia, myśli tak jak my, gdzieś jedna trzecia uważa nas za coś w ogóle niebywałego i by nas najchętniej zlikwidowała, a reszta w jakichś sprawach nam przyznaje rację, w jakichś nie, ale ma do tego. Tego typu tygodnik samotny, bo my praktycznie oprócz tygodnika Jerzego Urbana i tygodnika Fakty i Mity, to jeżeli chodzi o historię, to w sumie jesteśmy takim flagowym okrętem.
próbujemy walczyć z całą machiną. My pokazywaliśmy wszystkie intelektualne i realne szalbierstwa IPN-u na przykład i tak dalej, i tak dalej. My inaczej niż inni piszemy o sprawach Wołynia. Od wiele lat temu to na łamach przeglądu pisaliśmy o nieprawdopodobnych, bestialskich zbrodniach na Polakach, na Kresach Wschodnich. I w sytuacji, kiedy codziennie była mowa o Katyniu, ja w każdej publicznej dyskusji zadawałem pytanie, a dlaczego nie mówimy o 180-200 tysiącach Polaków zamordowanych na Wołyniu? Dlaczego to jest temat tabu? Dzisiaj o tych sprawach piszę jeszcze kilka innych tytułów, ale władza od prezydenta, rząd, Sejm uważa, że ważniejsze jest takie hipokryzyjne wspieranie dzisiejszej władzy na Ukrainie od tego, by sprawę przeszłości w jakiś sposób zamknąć. Ja uważam, że to jest ogromny błąd i że jeżeli tak będziemy podchodzili do przeszłości, to nie będziemy szanowani. Ani tu w Polsce władza nie będzie szanowana, ani nie będziemy szanowani w układzie międzynarodowym. Rozumiem. No, coś w tym na pewno jest. Inne rzeczy, które w Polsce się działy i przeciwko którym mało kto protestował, jeśli protestował, i co też moim zdaniem łączy fakty i mity, przegląd i nie, no to jest kwestia świeckości państwa, kwestia klerykalizacji kraju. Jest to ciągle palący problem, pomimo tylu lat, pomimo tego, że poczuliśmy się już trochę lepiej w pewnym momencie. Teraz nagle pojawia się zagrożenie, że znów będzie bardziej klerykalnie, a wciąż jest dosyć klerykalnie. Czy państwo też poruszają często ten temat? Tak, to jest jeden z najważniejszych obszarów publicystyki w przeglądzie. Z tym, że my się tutaj jednak wyraźnie różnimy od faktów, mitów, które są budowane na bazie antyklerykalizmu. To tu przegląd w tej dziedzinie jest zdecydowanie bardziej miękki. Wielu naszych czytelników to są ludzie wierzący, chodzący do kościoła, mający swoje tam relacje z Panem Bogiem. I my próbujemy wejść w taką formułę konstytucyjną, rozdziału kościoła od państwa. Pan Bóg i księża nie są naszym wrogiem z tytułu tego, że są, tylko są naszym przeciwnikiem, jeżeli łamią zasady konstytucyjne. Kiedy tron łączy się z ołtarzem. Kiedy Kościół sięga pazernie po publiczne pieniądze, to jesteśmy przeciwko temu. Jeżeli są księża biznesmeni czy przestępcy seksualni, to jesteśmy przeciwko. No ale nie formujemy takiego poglądu, że cała armia księżowsko-zakonna to są pedofile, wydwigrosze i tak dalej, bo taka Polska nie istnieje, bo w każdej grupie również tam są ludzie sensowni, wartościowi, ideowi i tak dalej. I myślę, że jeżeli się tą wajchę przestawi na taki kolor awaryjny bardzo i wszystko się kojarzy i wszystko jest źle, to ten inteligencki odbiorca powie, nie, no sorry, ale tu jest zakonnica, która się zajmowała wiele lat moją matką i zarabiała tam 500 zł i w ogóle miała dwie koszule i ona jest faktem, realnym bytem. No. Ona oczywiście nie może przesłonić zachowania jakiegoś pasiburzucha, który jeździ Maybachem, ale ona fizycznie jest, więc ja generalnie uważam, że wszystkie takie epitetowanie, że dziennikarze to szakale i w ogóle ten. Biznes polski to w ogóle złodzieje. Górnicy to lenie tylko by 14, 17 i tego. I tak dalej, i tak dalej. Lekarz to wiadomo, że tylko zarobić i w ogóle i łapówkę. No nie, to,
to jest populizm i to po prostu się nie mieści w regułach i to nie jest ani filozofia, ani język przeglądu. Nasz czytelnik to jest najczęściej ktoś, kto jest blisko wyższego wykształcenia albo mający wyższe wykształcenie, mający jakieś swoje życiowe doświadczenie, jakiś dorobek i on wie już, że nie wszystko jest białe albo czarne, że niestety w życiu to jest szarość jest najczęstszą barwą. Dlatego wyciągamy z kościoła te elementy, które warto też pokazać. Tu jest taka czołówka, no na przykład w Watykanie porządki, a w Polsce co? I tu są na górze zdjęcia hierarchów, do których mamy bardzo konkretne pretensje. Na przykład taką postacią, której przygląda się bardzo krytycznie, jest kardynał Dziwisz. Uważamy, że jest to kardynał, który jeszcze w historii odpowie za swoją rolę w Watykanie i jest to kardynał, który nie ma żadnych intelektualnych predyspozycji, by siedzieć na stolicy biskupiej w Krakowie w sytuacji, kiedy tam byli jego poprzednikami, byli tacy wybitni intelektualiści jak ksiądz Macharski czy ksiądz Sapieha. No, tutaj to jest po prostu nieporozumienie. No właśnie patrzę na okładkę, ja się uśmiecham, bo ona właśnie mówi o tym, o czym pan tu nam mówi. Także zachęcamy państwa bardzo serdecznie do sięgnięcia po przegląd, jeśli państwo go ostatnio nie czytali. No, my mamy tutaj na stole kilka numerów i wszystkie okładki są bardzo ciekawe. Zapowiadają tytuł, z którym nawet jeśli się nie całkiem zgodzimy, to na pewno warto się zapoznać z tym spojrzeniem na świat, na politykę, na społeczeństwo, na naszą teraźniejszość, na naszą przyszłość. I przeszłość też mówiliśmy o Wołyniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.